kolejny tydzień na Pomorzu ze zmienną i kapryśną pogodą. Jedynie w czwartek prognozujemy więcej słońca i więcej ciepła. Weronika Bigus, dzień dobry Państwu. Pogodę w naszym regionie nadal kształtuje rozległy niż znad Skandynawii. Napływa także chłodne, polarno-morskie powietrze z zachodu i północnego zachodu. I tak ma być do końca tygodnia. Jedynie w czwartek na chwilę aura się poprawi. Noc na Pomorzu przyniesie przelotne opady deszczu i miejscami burze. Synoptycy ostrzegają, pogoda chwilami może być niebezpieczna. Na termometrach zobaczymy od 14 do maksymalnie 16-17 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz silny i porywisty. Ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale i spada. Jutro po porannych przejaśnieniach chmur będzie przybywać, miejscami przelotnie popada. Prognozujemy również burzę. Późnym popołudniem niebo zacznie się wypogadzać. Ciśnienie wyniesie 999 hektopaskali i będzie delikatnie rosło. Termometry pokażą od 19 stopni nad samym morzem do maksymalnie 22-23 stopni na południu regionu. Wiatr umiarkowany i dość silny, chwilami porywisty. Na Bałtyku w nocy wiatr południowo-zachodni do zachodniego o maksymalnej sile do 4 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiać będzie głównie z zachodu z siłą do 5 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrego wieczoru i pięknego tygodnia. Do zobaczenia.